Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Słuchajcie, wielokrotnie spotykam się z takim zagadnieniem, szczególnie na grupach facebookowych, ale też podczas programów edukacyjnych, gdzie mamy swoje filmy, publikujemy, dzielimy się filmami albo publikujemy live'y też, na żywo transmisje, z tym, że Facebook bardzo mocno obcina jakość wideo. I wiele osób się z tym godzi, że ich filmik jest wyświetlany w 360p, góra w 480p, w takich niskich rozdzielczościach i że nie są w stanie publikować w 4K czy w 1080, czyli w Full HD. Co z tym możemy zrobić? Dzisiaj powiem Wam, jaki jest prosty sposób na to, żeby Wasze filmy były publikowane na Facebooku w rozdzielczości HD. Słuchajcie, podstawowa sprawa, jeżeli edytujemy film w programie i później renderujemy go do danej rozdzielczości, na przykład na YouTube'a, czy dla kogoś z rodziny, czy przyjaciół, w prezencie, czy na zlecenie klienta, zwykle staramy się zachować jak najwyższą rozdzielczość, czyli 4K albo 1080p, w zależności od tego, jaki sprzęt mamy, jaki klatkarz, jakie możliwości są tego sprzętu, czy to jest lustrzanka, bezlusterkowiec, telefon komórkowy, smartfon, czy dron. No i dobra, i co się dzieje dalej? I zwykle ten sam materiał, który wrzucamy na YouTube'a, czy dajemy klientowi, chcemy też wrzucić, opublikować na Facebooku. I Facebook automatycznie degraduje nam rozdzielczość właśnie do wartości albo 360, albo 480p. Nie przejdzie nam rozdzielczość 1080 i wyższa. Więc co możemy zrobić przede wszystkim? Słuchajcie, jest parę wymogów, jeżeli chodzi o rendering na Facebooka. I to od prostych. Przede wszystkim renderujemy w rozdzielczości HD. To jest rozdzielczość 1280x720p. I to jest największa rozdzielczość, która wchodzi na Face'a w całości, nie jest cięta ta jakość. Druga sprawa, która jest istotna, to jest maksymalny rozmiar klipu. Facebook nie wpuści nam klipów większych niż 4 GB i o tym trzeba pamiętać, jeżeli chcemy coś większego zrobić, wtedy trzeba tą rozdzielczość zmniejszyć albo podzielić na dwie części takie klipy. Kolejna sprawa to jest minimalna wartość rozdzielczości. Jeżeli faktycznie mamy słabszej jakości filmy, 600x600 to jest minimalna rozdzielczość. I tutaj dobrym sposobem może być też publikacja właśnie w HD, tak jak powiedziałem, plus dodatkowo umieszczenie linku w komentarzu do swojego Vimeo czy YouTube'a do pełnej rozdzielczości. To jest też bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o publikację filmu na Facebooku. Jeżeli komuś zależy, może obejrzeć taki materiał w lepszej rozdzielczości. Jeżeli wystarcza HD, czyli 1280x720p, zostaje na Facebooku. To, co jest jeszcze ciekawe, to klatkarz. Jeżeli chodzi o Facebooka, przyjmuje maksymalny klatkarz o wartości 30 frames per second, czyli 30 klatek na sekundę. Większe klatkarze nie wchodzą, jeżeli macie film rejestrowany w 60 klatkach lub więcej, on zostanie zdegradowany i to nie będzie już taka wartość, dlatego trzeba przygotować odpowiedni klatkarz też już podczas renderingu. Dopuszczalne są też ujęcia portretowe 9x16, z tym, że trzeba pamiętać, że minimalna szerokość to jest 600 pikseli. Nie wpuści nam Facebook nic mniejszego niż 600 pikseli, czyli jak najbardziej możemy portretowe ujęcia też 9x16 publikować na Facebooku. Jeżeli chodzi o formaty MP4 albo MOV, czyli format aplowski, no i maksymalna długość klipu to jest 120 minut. To są te wartości, których przestrzega Facebook i pilnuje. Słuchajcie, dzięki temu, że poznaliście te elementy, będzie Wam już dużo łatwiej, będziecie mieli świadomość, jak opublikować film, żeby osiągnąć maksymalne możliwości, a jeżeli to nie wystarcza Wam, ta HD rozdzielczość jest nadal za mała, zawsze można odesłać ludzi do swojego YouTube'a czy Vimeo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych epizodach już wkrótce. Cześć!